Bardzo zależało mi na tym, żeby być w Komisji Transportu i Turystyki, gdyż mniej więcej połowa unijnych środków przeznaczanych jest na infrastrukturę, tak mówiąc ogólnie. Jako członek tej komisji interesuję się najważniejszymi inwestycjami komunikacyjnymi w Europie, ale wśród tych inwestycji z naszego punktu, z punktu naszego województwa, kluczowe znaczenie ma budowa autostrady A1, która się zaczyna w Gdańsku, a kończy się w Wiedniu. Ta autostrada w Polsce będzie biegła przez 4 województwa, województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. To jest gigantyczna inwestycja. Chcę powiedzieć, że to moje zainteresowanie polega i wyraża się w tym, że mniej więcej raz na kwartał odpytuję komisarzy odpowiedzialnych za infrastrukturę i za różne fundusze związane ze spójnością, z umacnianiem regionów o to, jaki jest dokładnie przebieg budowy tej autostrady. W Europarlamencie to wygląda tak, że eurodeputowany ma prawo zadać raz w miesiącu pytanie do komisarzy. Komisarze muszą na nie odpowiedzieć. Te odpowiedzi są bardzo syntetyczne i ogólnikowe. Otóż ja jako taki punkt honoru przyjąłem sobie sprawę, żeby się konsekwentnie pytać o budowę tej autostrady. I nie będę jakby tych swoich pytań rozdrabniał na inne skądinąd ważne obszary. Wynika to nie tylko z faktu, że jest to gigantyczne przedsięwzięcie komunikacyjne, jedno z najważniejszych 25 w Europie w tym momencie, ale także z faktu, że mam sporo obaw związanych przede wszystkim z finansowaniem takiej gigantycznej inwestycji, bo to są miliardy euro, my mówimy o takiej skali, oraz wynikające z faktu, że autostrada, jeżeli ma pełnić swoje funkcje, to musi być równomiernie budowana w 4 państwach. Byłoby rzeczą złą, gdyby przykładowo jakieś kraje w sposób taki, że tak powiem, świadomy opóźniały budowę odcinków tej autostrady. Nie wszystkie państwa są w takim samym stopniu entuzjastami tej inwestycji jak Polska. W związku z tym uważam, że nacisk powinien polegać na permanentnym odpytywaniu się o szczegóły. Zwróciłem się kilka tygodni temu do Komisji Europejskiej z pytaniem o szczegółową informację związaną z budową tej autostrady. Otrzymałem kilka dni temu szczegółową odpowiedź w sprawie budowy autostrady od pana komisarza Hanna, to jest Austriak. To jest człowiek, który odpowiada za tego typu inwestycje. On jest komisarzem do spraw polityki regionalnej. Drugim komisarzem to jest pan komisarz Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który odpowiada już tylko za obszar infrastruktury. I na to pytanie, po różnych szczegółowych analizach, otrzymałem analizę budowy w 4 państwach. Przekazaliśmy przed chwileczką pisemnie ten dokument. Najogólniej powiem, jeśli chodzi o Polskę, o czym pewnie Państwo wiecie, że odcinek Polski cały podzielony jest na takich 7 części. Jest nieco inna sytuacja w każdej z tych części. Jeśli chodzi o nas, to znaczenie podstawowe tutaj miały 3 części z tych 7. Jest to pierwszy odcinek Gdańsk-Nowe Marzy, który jest już czynny. Drugi to są Nowe Marzy-Czerniewice i trzeci Czerniewice-Stryków. Macie Państwo tutaj, tak powiem, analizę pierwszej części, potem dalszej analizę finansową i także prawną związaną z zaawansowaniem budowy tych odcinków. Powiem, żeby tutaj się nie wdawać w szczegóły, że na dzisiaj, na szczęście, nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o finansowanie tej inwestycji. I to jest informacja ważna. Na szczęście w Polsce zakończono różne spory o charakterze prawnym, dyskusje o koncepcjach, jaki to odcinek, wedle jakich zasad budować, bo mamy 7
odcinków, ale są tutaj trzy różne, że tak powiem, sposoby na budowę. Jeśli chodzi o nasz kraj, to jest taka jedna ze specyfiki polskiej, jakby się nie dało całości zrobić w podobny sposób, prawda? Więc otrzymajcie tutaj Państwo pisemnie analizę, jaki jest stopień procentowy zaawansowania budowy, gdzie są poszczególne projekty. Ja mam zapewnienie, że Komisja Europejska, która musi oceniać wszelkie przedsięwzięcia przekraczające 50 milionów euro, bo to jest taka zasada, a każdy z tych odcinków kosztuje oczywiście taką znacznie więcej, więc mam takie zapewnienia, że wszystkie te polskie wnioski będą rozpatrywane szybko, na ile się da przychylnie i są na to zabezpieczone póki co środki finansowe.